Nazywam się Paweł Sokołowski. Miałem przyjemność wziąć udział w programie Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Jestem bardzo zadowolony z tego, że miałem możliwość wziąć udział w programie, ponieważ pozwoliło mi to się rozwinąć na bardzo wielu polach, na bardzo wielu płaszczyznach. Przyjechałem do Berlina i od razu miałem możliwość wejść w struktury prężnie działającego już stowarzyszenia, co pozwoliło mi w bardzo krótkim czasie poznać miasto, poznać struktury działające w stowarzyszeniu, poznać bardzo dużo ludzi tu z różnych stron świata. Dzięki programowi bardzo szybko mogłem funkcjonować w zupełnie innym mieście, w zupełnie innym środowisku, w międzynarodowym środowisku ludzi, którzy działają w obrębie kultury i sztuki. Miałem możliwość zrobienia wykazania się i zrobienia wielu rzeczy, które są związane bezpośrednio z moją profesją, czyli z fotografią. Uważam, że program Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest niesamowitą szansą dla ludzi kreatywnych, dla ludzi, którzy mają pomysły i którzy chcą spróbować swoich sił w innym miejscu na świecie, w innym miejscu w Europie. W Polsce jest bardzo wiele osób, które bardzo chętnie skorzystały z takiego programu. Rozpowszechnianie takich działań jest niesamowicie potrzebne i mogłoby pomóc bardzo wielu młodym, aktywnym Polakom na to, żeby zdobyli doświadczenia niezbędne do tego, żeby prowadzić swoją działalność gospodarczą w innym miejscu, czy żeby poszerzyć doświadczenia i żeby móc prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Dzięki temu, że wziąłem udział w programie Erasmus dla młodych przedsiębiorców, miałem okazję zaprezentować w Berlinie swój produkt, czyli coś, czym się ostatnio zajmuję, co chciałbym wprowadzić na rynek. Jest to fotografia XIX-wieczna, wykonana XIX-wieczną metodą, która nazywa się kolodion mokry. Jest wykonana na szkle. Co jest bardzo istotne dla mnie, udało mi się nawiązać kontakt w Berlinie z nową firmą, która dopiero co powstaje, która ma skupiać artystów, którzy pracują w różnych technikach i ma promować ich tworzywo. Jeżeli dzięki tej platformie i dzięki temu kontaktowi będę mógł funkcjonować na rynku niemieckim. Witam serdecznie w berlińskim stowarzyszeniu Städtepartner Stettin. Braliśmy udział w projekcie Erasmus dla przedsiębiorców. Dzięki temu poznałam Pawła, który mi bardzo dużo pomagał w naszym festiwalu. Był to duży wkład dla naszego stowarzyszenia, ponieważ mogliśmy nawiązać nowe kontakty. Sam Paweł mógł się rozwinąć, nabrać pewności siebie, nowe kontakty złapać i na pewno go to rozwinęło.